Od początku pandemii neurolodzy starają się jak najlepiej zrozumieć i scharakteryzować symptomy oraz konsekwencje zdrowotne COVID-19. Jednym z najbardziej niepokojących jest powstawanie zakrzepów w naczyniach krwionośnych, co może skutkować zatorami, a w następstwie udarem mózgu. Jak dziś wygląda opieka nad chorymi, których dotknął udar? Jak w czasach pandemii przestrzega się procedur stosowanych przy udarach oraz jakie komplikacje neurologiczne zgłaszają osoby, które przeszły COVID-19? Czym jest mgła pokovidowa i dlaczego coraz więcej młodych osób po 25 roku życia ulega udarom? Na te pytania odpowiedzą lekarze i eksperci podczas dzisiejszego odcinka programu Operacja Zdrowie. Urszula Rogala, witam i zapraszam. Udary dzielimy na krwotoczne, gdy krew wylewa się z uszkodzonego naczynia i niszczy fragment mózgu, oraz udary niedokrwienne, gdy tętnica nie ulega przerwaniu, ale zatkaniu przez skrzeplinę. Udar niedokrwienny to najczęstsza postać udarów. Blisko 90% wszystkich udarów to udary niedokrwienne. Udar może dotknąć każdego z nas. O tym, jak wygląda leczenie w czasie pandemii, porozmawiam z profesorem Bartoszem Karaszewskim, głównym ekspertem do spraw udaru Ministerstwa Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Proszę nam powiedzieć, kto jest zagrożony udarem? No, oczywiście to jest pytanie o czynniki ryzyka udaru mózgu. Powinniśmy je pewnie podzielić na modyfikowalne i niemodyfikowalne. Zostawmy sobie te tak zwane niemodyfikowalne, czyli takie, z którymi nic nie zrobimy, bo oczywiście najważniejszym czynnikiem ryzyka udaru mózgu jest wiek. Mimo że zachorowalność rośnie także wśród młodych osób, to jednak jest to choroba i tak trzeba ją postrzegać w ludzi starszych. Zajmijmy się tymi modyfikowalnymi, czyli tymi, które da się leczyć. No i oczywiście na pierwszym miejscu zawsze mówimy o nadciśnieniu tętniczym. Choroba, która w większości sytuacji nie boli, nie jest dolegliwa, a pierwszym jej skutkiem i dużą, ważną konsekwencją, źle rokującą konsekwencją może być właśnie udar mózgu. Poza tym szereg chorób serca, ale najważniejszą z nich, taką, która najczęściej i najbardziej statystycznie jest związana z udarem mózgu, jest migotanie przedsionków, specyficzny rodzaj zaburzeń rytmu serca, szereg innych czynników ryzyka, różne zaburzenia lipidowe i choroby, które kwalifikujemy jako metaboliczne, na przykład cukrzyca, bardzo duży, ważny czynnik ryzyka udaru mózgu. Jako drugi statystycznie najważniejszy czynnik ryzyka wykazano palenie tytoniu. Czyli, krótko mówiąc, czynnik zdecydowanie modyfikowalny. Rzadko kiedy pacjent, który zachorowuje na udar mózgu, ma tylko jeden czynnik ryzyka. To jest rzadko i zazwyczaj to jest kumulacja kilku. Więc jeżeli sobie u pacjenta, który nie przebył udaru mózgu, zaczniemy ograniczać tę zazwyczaj większą serię udarów mózgu, większą serię czynników ryzyka, zaczniemy je ograniczać, po prostu leczyć, to my możemy to ryzyko obniżyć nawet o 90%. A jak wygląda proces leczenia udaru? Pacjent zachorowuje gdzieś, u siebie w domu, na ulicy, gdziekolwiek. Tak szybko jak to możliwe, powinien, o tym już powiedzieliśmy, wezwać pogotowie ratunkowe. Pogotowie ratunkowe wiezie tego pacjenta, tak szybko jak to możliwe, do najbliższego oddziału udarowego, do szpitala, w którym jest najbliższy oddział udarowy. Na marginesie, to jest powód, dla którego nie powinniśmy sami jechać do szpitala. Jeden z powodów, bo dyspozytor wie, który szpital może najszybciej pacjentowi pomóc. Jeżeli sam pacjent pojedzie, nawet dobrze, prawidłowo rozpoznając udar mózgu, do szpitala, nazwijmy to tego, który nie dysponuje w danym momencie tym leczeniem, to jest ogromna strata czasu. Więc pacjent trafia do najbliższego oddziału ratunkowego i oddziału udarowego, do szpitala, w którym jest to całe zaplecze, i tam powinien tak szybko jak to możliwe, jeżeli mówimy o udarach niedokrwiennych, otrzymać leczenie trombolityczne. Tak zwane leczenie trombolityczne dożylne. Część pacjentów, którzy otrzymają to leczenie, kwalifikuje się do leczenia fazy B, do leczenia drugiego, tak to nazwijmy, do leczenia trombektomią mechaniczną inwazyjnego. To robią tylko wybrane ośrodki. Potem, tak szybko jak to możliwe, nawet w trakcie jeszcze leczenia trombolitycznego, bo ono trwa około godziny, nieco ponad godzinę, nawet w trakcie tego leczenia, czy jeszcze wraz z pompą i wlewem dożylnym, pacjent jest transportowany do tego ośrodka, który wykonuje leczenie inwazyjne. Potem pacjent trafia i zostaje w oddziale udarowym i to jest trzeci duży obszar, który powoduje, że pacjenci mają lepsze rokowanie po udarze mózgu. Czyli podsumowując, tromboliza, trombektomia, cały zespół różnych elementów postępowania w oddziale udarowym. Udar może dotknąć każdego z nas w najmniej spodziewanym momencie. Jeżeli zauważymy u kogoś dziwne zachowanie, niedowład nogi lub ręki,
zaburzenia równowagi, opadający kącik ust, asymetryczną twarz, zmienioną nagle mowę, nie ma na co czekać. Trzeba natychmiast wezwać pomoc, dzwonić po pogotowie. Co się stało? Co się stało? Pamiętajmy, pierwsze objawy udaru to U. Usta wykrzywione. D. Dłoń opadnięta, osłabiona. A. Artykulacja utrudniona. R. Rozmazane widzenie. Natychmiast należy wezwać pomoc. Z państwem Janiną i Janem Dawidowiczami, mieszkańcami Rumi, spotkaliśmy się ponad rok temu, w czasie realizacji jednego z poprzednich programów o udarach. Pan Jan przeszedł udar w 2019 roku. Doznał udaru niedokrwiennego i poprosiliśmy go wtedy, aby opowiedział nam o tym. Żona była w drugim pokoju, a ja poszedłem sobie na skejpa rozmawiać ze szwagrem. Zawsze tam mamy coś sobie do powiedzenia. I w pewnym momencie zacząłem tak jakoś się dziwnie czuć. Po prostu zsuwałem się z siedzenia, na fotelu siedziałem i nie mogłem już po prostu się poprawić, żeby wsiąść wygodnie. I zadzwonił do mnie brat. Brat szybko prosił, żebym szybko poszła do pokoju, dlatego że z Jankiem się coś dzieje, więc poszłam. I to było szybko już. Tylko zobaczyłam, czy żyje, bo pozycja wskazywała na to, że faktycznie coś niedobrego się dzieje. Spojrzałam tylko, zobaczyłam, czy żyje. Żyje, więc bez zastanowienia. Pierwsza pomoc to 112. Pani dyspozytorka szybko reagowała, zareagowała, zaraz pogotowie przyjechało. Właściwie to prawa strona całkowicie sparaliżowana. Patrząc w oczy, to wiedziałam, że gdzieś jest poza, że nie kontaktuje, więc ściskałam tą rękę i mówiłam, bardzo mi zależało przede wszystkim, żeby mówić, żeby mieć kontakt z mężem. Ponieważ u pana Jana nie można było wykonać zabiegu trombolizy, w trybie natychmiastowym został przetransportowany z Wejherowa do Centrum Udarowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie wykonano zabieg trombektomii, który zakończył się pomyślnie. Pan Jan wrócił do zdrowia dzięki właściwemu postępowaniu jego bliskich i służb medycznych. Centrum Udarowe Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku pracuje przez całą dobę, niosąc pomoc pacjentom, którzy doznali udarów. Nawet okres pandemii nie zmienił nic w trybie pracy Centrum Udarowego i Kliniki Neurologii Dorosłych. Koronawirus wymusił tylko zmianę procedur. W Polsce przed pandemią udało się stworzyć sieć szpitali, które leczyły udary. Jestem ciekawa, jak one teraz działają. Może odpowiem z punktu widzenia pacjenta najpierw, bo to jest najważniejsze. Nie zmienia się nic. To znaczy, kiedy pacjent zachorowuje na udar mózgu, czyli ma objawy, o których bardzo mówimy dużo już w przestrzeni społecznej, mam nadzieję, że duża część społeczeństwa te podstawowe objawy potrafi wymienić, zgłaszamy się do pogotowia ratunkowego. Pacjent zgłasza się do pogotowia ratunkowego, zostawiamy już ochronie zdrowia dyspozytorowi decyzję, do którego szpitala pacjent zostanie zawieziony. On bierze oczywiście pod uwagę sytuację epidemiczną. Bierze pod uwagę sytuację także indywidualną w rozumieniu epidemii pacjenta. To, czy pacjent jest na kwarantannie, to, czy pacjent jest zdrowy, a być może to, czy pacjent jest chory na COVID-19. W każdym wypadku jesteśmy w stanie pomóc. Natomiast, tak czy inaczej, każdy pacjent będzie leczony, jest leczony i mimo tych wszelkich trudności, i tak jak powiadam, no na pewno gorszych zapewne efektów ze względu na różnego rodzaju opóźnienia, nie wolno bagatelizować objawów. Trzeba się zawsze zgłosić i na tyle, na ile jest to możliwe, tak szybko pacjent dostanie pomoc w tej chwili. Panie profesorze, czy istnieje ryzyko udaru mózgu u pacjentów z COVID-19? Oczywiście COVID-19 powoduje, szczególnie w fazie ostrej, czyli w fazie, kiedy są największe objawy internistyczne, pneumonologiczne, powoduje zwiększone ryzyko udarów mózgu.
Bardzo wiele różnych infekcji, także wirusowych innych, też powoduje zwiększone ryzyko w ostrej fazie zachorowania na udar mózgu. Natomiast SARS-CoV-2, infekcja SARS-CoV-2 szczególnie, i ma to uzasadnienie patofizjologiczne, bardzo dużo o tym już wiemy. To jest na przykład taka wcale nieczęsta rzecz, która się zdarza w przebiegu infekcji wirusowej czy innych infekcji wirusowych, a tutaj jest bardzo charakterystyczną, to jest zapalenie śródbłonka. Czyli to są komórki, które wyściełają wewnętrzną część ściany naczyń tętniczych, część naczyń. One pełnią bardzo dużo różnych, te komórki produkują bardzo dużo różnych związków, które pełnią różne role fizjologiczne, w tym dotyczące krzepnięcia krwi, w tym dotyczące szczelności naczyń, upraszczając, szczelności naczyń tętniczych i dużych, i małych. Czyli krótko mówiąc, w przebiegu choroby COVID-19 ryzyko udaru mózgu jest większe, jest duże, wzrasta i wzrasta dużo bardziej niż w przebiegu paru innych infekcji wirusowych. Tutaj on jest szczególnie duży. Wobec tego związek tych dwóch chorób, COVID-19 i udarów mózgu, jest bardzo duży. A co zrobić, jeśli podejrzewamy udar, a jesteśmy w domu, na przykład na kwarantannie, albo mamy COVID-19? Czy powinniśmy zadzwonić po karetkę pogotowia, a może sami udać się do szpitala? Zawsze dzwonimy po pogotowie, a w tej sytuacji szczególnie chcę to podkreślić. Nigdy nie jedziemy samemu do szpitala, dlatego że pacjent nie musi wiedzieć o tym, który szpital jest właściwym dla posiadania całego know-how i zaplecza infrastrukturalnego, by leczyć udary mózgu. Zawsze pogotowie ratunkowe, w epidemii tym bardziej, bo dyspozytor wie, do jakiego szpitala bezpiecznie pacjenta skierować. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktor, dziękuję państwu. A my pamiętajmy, że to ważne, aby każdy już od najmłodszych lat znał objawy udaru, potrafił je rozpoznać i zareagować szybko, wybierając na czas numer alarmowy 112 lub 999. Świadoma postawa może uchronić przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, trwałą niepełnosprawnością, a nawet uratować komuś życie. Realizując obecny program, postanowiliśmy skontaktować się z Państwem Dawidowiczami i spytać, jak czuje się Pan Jan. Okazało się, że ostatnio, w czasie pandemii, w styczniu, doznał drugiego udaru. Ale szczęśliwie po pobycie w szpitalu jest już w domu i chętnie opowie o swojej chorobie. Dobrze, tak. Nic mnie nie tego. Rękę mam sztywną tutaj. Ta noga nie jest taka, jak jest. Mówię już trochę lepiej mówię niż na początku, bo jakoś idzie ku dobremu. O, jest, bo to jest tak, jak jest. No, trzy, cztery. Dobre? Pójdziesz? Tak. Dobra. Ja bym chciał tak, żeby tak wyszło dobrze, żeby jakiś był postęp taki normalny, żeby normalnie mógł funkcjonować, albo względnie dobrze. Ale no, to żona tutaj mnie goni. ćwicz, jeszcze słyszę, że to się... Nie chcę, wiadomo, tak, no ale trzeba się wziąć jednak. Faktycznie, tak, dzisiaj trochę pojechałem, teraz już czuję w nogach. Czyli tak, no mi się to jak będzie było już ładna pogoda, lato, to się powinien chodzić. No. Już może zdjąć nogi, a teraz może rączki poćwiczymy, co? To może tutaj nawet stać. Przeszkadza czy nie? Przeszkadza? Mocno. I kciuki. I tutaj teraz mały relaksik. Relaksik. I teraz rozciąga i się... Dobrze się czuję, także nie mam jakiegoś tam z tego tytułu, że coś mi tam aż tak mocno zalega, żebym leżał jak roślina. I się wymijam, zadam i spadam jak kot na cztery łapy. O, nawet ten palec lepiej się zgina. On jest usztywniony. Tak,
Drewno. Ja widzę, że robisz, ale nie czuję tak. No bo to jest ta, która dostała, że tak powiem, nie? Tak jak się przewrócił, już wiedziałam, te oczy same mówią za siebie, najwięcej chyba mówią i te usta i prawostronne, tak jak pierwszy raz, nie? Od momentu, kiedy zobaczyłam to, właściwie 30 sekund, jak zobaczyłam, że no to już wiedziałam, że udar, nie jestem lekarzem, nie mogę się wypowiadać, ale to było drugie zdarzenie także i identyczne, także już wiedziałam, że to jest chyba to. Od momentu pierwszego telefonu, potem na ten 112, pogotowie było w 15 minutach. Męża zawieźli na sygnale, tutaj stąd ruszyli, szybko jechali do Wejherowo, do szpitala, na oddział neurologii. Tam lekarze stwierdzili, to komputer i te wszystkie badania specjalistyczne, że no i zastosowali trombolizę. Na drugi dzień, kiedy rozmawiałam z mężem, to no, troszeczkę buksował. Muszę powiedzieć, że tutaj troszeczkę ślad został, ale to było kilka dni. Teraz już bardzo ładnie się wysławia, mówi i zaczął się poruszać. Samodzielny jest, je ładnie. Czasami słyszę, jak się odwrócę, że je i smakuje, bo czasami się zdarzy, że łyżka czy widelec wypadnie, ale jest całkowicie samodzielny, jeżeli chodzi o posiłki. Zaczął chodzić i to dzisiaj cud się stał, bo to dzisiaj tak ruszył pierwszy raz po wyjściu ze szpitala. I bardzo się cieszę, że emocje wróciły, bo a weź już mi nie gadaj, wraca do normy i śmiać się potrafi i emocje muszą być pozytywne i negatywne, człowiek żyje i ma takie, i jedne, i drugie. I to mi się wydaje, że początek dobrego jest. Dzisiaj jest początek dobrego i mam nadzieję, że tak będzie. To właśnie tutaj, do szpitala specjalistycznego imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie, został przewieziony pan Jan Dawidowicz. Poprosiliśmy o wypowiedź panią ordynator oddziału neurologii z pododdziałem udarowym Alicję Mączkowiak. W styczniu, kiedy pan Jan trafił do oddziału z objawami udaru mózgu w przebiegu niedrożności naczynia mózgowego, zastosowaliśmy u pacjenta leczenie trombolityczne polegające na podaniu leku dożylnego rozpuszczającego skrzeplinę w naczyniach mózgowych. Efekt bardzo dobry. Początkowo pacjent w dniu przyjęcia niesamodzielny, z dużymi zaburzeniami widzenia, z dużymi zaburzeniami mowy. Wypisany od nas z oddziału z niewielkimi objawami, poruszający się samodzielnie z asekuracją balkonika, nawiązujący kontakt, ale niestety wymagający dalszego leczenia farmakologicznego po zakończeniu hospitalizacji oraz oczywiście procesu rehabilitacyjnego. Historia pana Jana może być doskonałym przykładem tego, że nawet w czasie pandemii, w przypadku zauważonych objawów udaru, trzeba jak najszybciej wezwać pomoc. Bo wierzcie nam państwo, oddziały udarowe działają i udzielają pomocy chorym. Najbardziej niepokojące jest to, że to przesuwanie w czasie decyzji o podjęciu wezwania pomocy, czy wezwania zespołu ratownictwa medycznego, czy zgłoszenia się do lekarza, eliminuje nam możliwość wykonywania nowoczesnych metod, stosowania nowoczesnych metod leczenia udarów, jakimi są tromboliza i trombektomia. W wyniku udaru dochodzi do zaburzenia czynności mózgu. Może to powodować trwały paraliż jednej połowy ciała, upośledzenie prawidłowego funkcjonowania kończyn, niezborność ruchową, upośledzenie funkcji pamięciowych czy trudności w prawidłowej artykulacji i rozumieniu słów. Dlatego też ważne jest, aby rehabilitacja po udarze była podjęta szybko. A teraz naszym gościem jest pan Sebastian Szyper, specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Również bardzo mi miło z tego powodu, że mogę być z państwem w czasie programu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Proszę nam powiedzieć, jak wygląda sytuacja pacjentów po udarze i ich dostęp do rehabilitacji. Tutaj trzeba mieć świadomość tego, że ta wczesna rehabilitacja, która występuje zaraz po udarze mózgu, jest niezmiernie ważna i istotna w kształtowaniu takiego prawidłowego wzorca ruchowego. Pacjent, który doznaje udaru mózgu, w tym pierwszym okresie jak gdyby reorganizuje swój ośrodkowy układ nerwowy, czyli jak gdyby kształtuje się na nowo tak zwany proces reedukacji ruchowej, czyli on jak gdyby na nowo zaczyna się uczyć. I jeżeli rzeczywiście w tym wczesnym okresie nie pozwolimy, czy nie udostępnimy tej rehabilitacji pacjentom poudarowym, a wiemy, że duża grupa tych pacjentów do tej rehabilitacji się właśnie kwalifikuje, to niestety w dużej mierze pozbawiamy pacjentów szansy na poprawę jakości ich życia, na uzyskanie pewnej sprawności, a przede wszystkim to, co najważniejsze w rehabilitacji, uzyskania samodzielności w życiu codziennym. Ilość zachorowań wzrasta wraz z wiekiem, ale słyszy się o tym, że udar dotyka osób coraz młodszych. Te osoby młode to przede wszystkim rzeczywiście osoby pomiędzy 30 a 45 rokiem życia. To osoby, które nie zawsze są tak bardzo obciążone czynnikami ryzyka jak osoby starsze. Natomiast rzeczywiście można doszukiwać się pewnych przyczyn tych udarów, głównie niedokrwiennych, bo w większości o nich mówimy, ale również i krwotocznych. Musimy zdawać sobie sprawę z konsekwencji, jakie niesie ze sobą udar mózgu młodej osoby. To bardzo często, tak jak mówią nasi podopieczni, problem całej rodziny, a nie tylko danej jednostki, bo to jest bardzo często chwilowa bądź ciągła utrata pracy, to jest wsparcie w zakresie początkowo opieki, to jest intensywny proces rehabilitacji, to jest częściowe jak gdyby wykluczenie z życia społecznego na dany czas. Dlatego tutaj jeszcze raz podkreślam istotę tej wczesnej fizjoterapii i uruchamianiu tego pacjenta po to, aby rzeczywiście jak najbardziej, jak najsłuszniej dążyć do tego, żeby ten pacjent uzyskał pełną samodzielność w życiu codziennym. Młodzi po udarze to zupełnie nowy projekt stowarzyszenia Udarowcy Liczy się Wsparcie. Czego on dotyczy? Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, który podkreśla bardzo mocno problem udarów mózgu, które występują u młodych osób po 30 i 40 roku życia, który ma zwracać uwagę na fakt konieczności wykrywania pierwszych objawów udaru mózgu i podkreślania tej istoty szybkiego dotarcia do szpitala, tej szybkiej pomocy medycznej, ale również podkreśla istotę zastosowania fizjoterapii jako kluczowego elementu w procesie leczenia takiego pacjenta. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za zaproszenie i za udział w programie. Szereg osób zapytuje mnie o to, czy można szczepić pacjentów, którzy przybyli udar mózgu. Oczywiście ogólna odpowiedź jest zdecydowanie tak, a nawet ci pacjenci, no bo zazwyczaj udar mózgu jest spowodowany najczęściej nie jednym, ale serią, szeregiem różnych współistniejących czynników ryzyka, wobec czego wręcz to są chorzy po przebytym udarze mózgu, zazwyczaj to są chorzy, którzy mają zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, między innymi dlatego, że czynniki ryzyka udaru mózgu i czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 są po części tożsame. To są te same. Wobec tego ci pacjenci po udarze mózgu, którzy przebyli udar mózgu, wręcz powinni być zaszczepieni. Dopowiem jednak bardzo ważną rzecz, że o czym musimy zawsze powiedzieć w kontekście szczepienia, czy jakiejkolwiek metody zapobiegawczej w medycynie, czy terapeutycznej, trzeba to rozważać indywidualnie. Są szczególne przypadki, w których pacjenta po udarze mózgu nie będziemy szczepić albo po prostu poczekamy z tym chwileczkę. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, udar mózgu nie jest żadnym przeciwwskazaniem do szczepienia COVID-19. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Operacji Zdrowie już za tydzień. A jeżeli chcecie Państwo zobaczyć nasz program jeszcze raz, to zapraszam do serwisu VOD Telewizji Polskiej. Miłego dnia i do zobaczenia.